Witajcie drodzy kochani, ja chciałbym powiedzieć kilka słów na temat odkryć, które dokonano w Ekwadorze w jaskini Cueva de los Tayos. Chciałbym wam nadmienić, że w tej właśnie jaskini w dawnych czasach, 10 tysięcy lat temu, chronili się ludzie z innej cywilizacji, ponieważ był tak zwane przebiegunowanie i były bardzo wysokie opady śniegu, zmiana klimatu itd., itd. I tam właśnie w tej jaskini przeżyła cywilizacja bardzo starożytna, bardzo dawna. Mieli swoje zapiski na takiej jakby blacha, która była zrobiona ze złota i ze stopu innych metali. Tam blacha również się sama kształcała, można było ją zgiąć lub się sama rozginała. Były tam różnorakie statułki przedstawiające ludzi z innej cywilizacji z odpowiednimi kamieniami w oczach. Były tam odpowiednie przedmioty kultu. Nie wszystkie zostały wydobyte, muszę wam powiedzieć. Jest jeszcze grono przedmiotów, które jeszcze w tej jaskini są, które nie są jeszcze odkryte w ogóle. I są w Ekwadorze. Na terenie mniej więcej Brazylii i Wenezueli, jakby można powiedzieć południowa Wenezuela, tam znajdują się do dziś wielkie metropolie, wielkie miasta, które są całkowicie pokryte dżunglą, pokryte drzewami, zarośnięte. Niektóre mają 5 tysięcy lat, niektóre mają 10 tysięcy lat. To różnoraki wiek jest tych miast, tych piramid wszystkich. Był prowadzony kult Słońca, był prowadzony kult Księżyca. Niektóre pisma znalezione właśnie w jaskini de los Tayos mają podobieństwo do pisma sumeryjskiego. Niektóre statuetki, które zostały znalezione tam właśnie również mają podobieństwo do statuetek sumeriańskich ze Sumeru, kultury, która była właśnie w Iraku. Także, drodzy kochani, ja uważam, że we wcześniejszych czasach były kontakty międzykontynentalne, po prostu jedna cywilizacja kontaktowała się z drugą cywilizacją. Wiem, że były pielgrzymki, które prowadziły do Indii z północnej Ameryki, z Kuby. Były pielgrzymki, które szły w kierunku Indii. Potem ci ludzie również wracali z tej pielgrzymki na Kubę z powrotem w dawnych czasach. Bardzo dawnych czasach. Także do dzisiaj znajdują się właśnie budynki, świątynie, piramidy, które są właśnie ukryte w dżungli na północnej Brazylii, na granicy właśnie z Wenezuelą. Właśnie dotarła do mnie informacja, że są tam robione w tej chwili badania, ekspedycje, ale naukowcy mają duże problemy, żeby dotrzeć do tych konstrukcji, ponieważ jest bardzo gęsta dżungla i jest wszystko bardzo porośnięte tą właśnie roślinnością. Tam trzeba całkowicie dużej ekipy, żeby to po prostu utorować drogę, konkretną, dobrą drogę, która po prostu prowadzi do tego miasta, ponieważ wszystko jest bardzo, bardzo zarośnięte. Według mnie piramidy te mają właśnie 10 tysięcy lat, są właśnie z tego potopu, który był, z tego kataklizmu, który miał miejsce 10 tysięcy lat temu. Także jest to bardzo piękny zabytek, żeby po prostu zwiedzić właśnie tą jaskinię Cueva de los Tayos właśnie w Ekwadorze, żeby tam się wybrać, żeby to po prostu oglądnąć, żeby zobaczyć te wszystkie figurki, zobaczyć te blachy, to pismo specyficzne, które jest na tych blachach, które mówi o historii świata. No, żeby to wszystko po prostu obejrzeć. Ja zachęcam was do podróży właśnie do Ekwadoru, żeby to wszystko móc sobie obejrzeć tam, w muzeum. I również spróbować takie jakby wyprawy. Ja dodam, żeby Cueva de los Tayos się spuszcza po linie w dół, kilka metrów, kilkanaście metrów w dół. Trzeba zejść po linie. I również tam są odpowiednie konstrukcje, również z kamienia, czyli po prostu są odpowiednie łuki skalne, które tam są właśnie w tej jaskini zrobione sztucznie. Nie są to łuki naturalne, są tworzone przez cywilizację. I właśnie tam się mieszczą jeszcze pewne inne przedmioty kultu, przedmioty związane z historią świata również właśnie mieszczą się właśnie w tej jaskini do dnia dzisiejszego. To by było, drodzy kochani, na tyle. Taka informacja dla was, że kto się wybiera do Ekwadoru, może sobie po prostu tą Cueva de los Tayos zwiedzić. Jest to bardzo interesujący punkt. I ja jeszcze raz od ciebie polecam aronit mineralny, bardzo zdrowy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może ten aronit zakupić na linku pod YouTube'em. Od ciebie się żegnam. I do widzenia.